Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W auli szkoły podstawowej w Mroczeniu odbyła się wczoraj promocja książki Kopciuszek. Jej autorkami są uczennice klasy 3A Anna Gola i Lilianna Kania. Dyrekcja szkoły wraz z gronem pedagogicznym wspiera i stawia na rozwój pasji uczniów. Dowodem tego było wczorajsze spotkanie, którego głównymi bohaterkami były Anna Gola i Lilianna Kania. Dziewczyny w ubiegłym roku pracowały nad wspólnym projektem, w efekcie którego powstała książka przedstawiająca współczesną wersję Kopciuszka. Ania napisała tekst, a Lila wykonała przepiękne ilustracje. Nad całością czuwała ich ówczesna wychowawczyni Renata Mikołajczyk. Publikacja dofinansowana jest ze środków gminy Baranów z programu upowszechniania kultury, a wydawcą książki jest Stowarzyszenie Słoneczny Mroczeń. Dzisiaj jest wyjątkowa uroczystość, spotkanie, które ma na celu promocję książki, bajki pod tytułem Kopciuszek. Bajkę napisała Anna Gola, jest to współczesna wersja tej bajki, ale współczesny Kopciuszek to osoba samotna. To nie to, co kiedyś osoba biedna, która nie miała nic, ale dzisiaj możemy mieć wszystko, ale być biedni wewnętrznie. I o tym jest ta bajka. To ilustrację wykonała Lilianna Kania. Przepiękne barwowo obrazy, które wspaniale wzbogaciły tą pozycję. Pozycję książkową wydało Stowarzyszenie Słoneczny Mroczeń, które pozyskuje środki finansowe z gminy Baranów. Cieszę się ogromnie, że możemy kolejny raz te talenty promować i pokazywać to, co w młodzieży jest najcenniejszego. Myślę, że Lilka i Ania w przyszłości będą osobami, które dzisiejsza uroczystość da im po prostu trampolinę do sukcesu. A więc gratuluję wszystkim rodzicom, nauczycielom, którzy doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy się cieszyć z tego spotkania. Podczas promocji autorki rozdawały książki wraz ze swoimi autografami. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania przez uczniów klasy 3A swoich zainteresowań realizowanych przez nich w czasie wolnym. Wśród nich znalazł się sport, taniec, czytanie książek, jeździectwo, wędkarstwo, pasja związana ze zwierzętami. Wszystkie zainteresowania i hobby uczniów przekładają się na udział w życiu szkolnym, gdzie mogą je rozwijać i prezentować.